Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Kontrolowana. Naszym gościem jest ksiądz Ireneusz Bratke, nowy proboszcz Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Witam księdza. Witam serdecznie. Nie będę pytał, czy żal się rozstawać z Żukowem, bo taki los kapłana, że nie powinien przywiązywać się do jakiegoś miejsca czy funkcji, ale kawałek życia zostawia ksiądz w Żukowie. Myślę, że Żukowo to takie piękne miejsce na Kaszubach, gdzie warto żyć. I tak naprawdę zachęcam wszystkich, aby nie spoglądać na Żukowo tylko przez pryzmat korków i rąd, które są wiecznie pozapychane. Zatkane, tak. To ale Żukowo u nas króluje w autopilocie głównie, rzeczywiście. Właśnie, ja kiedy przed 7 lat temu, kiedy otrzymałem dekret od metropolity gdańskiego, to znałem Żukowo właśnie z tych komunikatów radiowych, że droga krajowa numer 7 w Żukowie jest zapchana. Aha. Ale Żukowo to naprawdę piękne miejsce, wspaniała historia, siostry Norbertanki, 800 lat, tak naprawdę, i wspaniali ludzie, i to był wspaniały czas, i myślę, że rzeczywiście serce trochę płacze. Trochę płacze serce, ale z wiernymi sympatykami Bazyliki Mariackiej chce się ksiądz spotkać po raz pierwszy na porannej mszy w niedzielę 6 grudnia. Co ksiądz powie nowym parafianom? Myślę, że wzorem papieża Franciszka. Dzień dobry. No bo cóż powiedzieć, rzeczywiście jest to dla mnie wielkie zaskoczenie. Kiedy ksiądz arcybiskup zadzwonił do mnie po raz pierwszy, no to taki byłem trochę porażony. Po godzinie zadzwoniłem do księdza arcybiskupa i zapytałem ekscelencję, czy ksiądz arcybiskup przypadkiem nie pomylił numeru telefonu. Przecież mi w Żukowie jest dobrze. Arcybiskup pyta, czy ja w związku z tym zmieniłem zdanie. Ja mówię, nie, no bo skoro Kościół wzywa, to trzeba pójść. Taka jest zasada i tej zasady się trzymajmy. A myślę, że to jest też i nowe otwarcie dla mnie. Niedziela 6 grudnia, kiedy ksiądz się chce spotkać z wiernymi, z nowymi wiernymi w Bazylice Mariackiej, to jest wspomnienie świętego Mikołaja. Świętego Mikołaja, cudotwórcy, dodał. Bo cudów trzeba będzie chyba, żeby znaleźć pieniądze na remont dachu Bazyliki Mariackiej. Ja myślę, że Bazylika... To symboliczne jest. Bazylika Mariacka jest jednym z największych cudów świata. I w ogóle ten cud to jest nasze wspólne dziedzictwo i wszyscy wokół tego zagadnienia zatrzymują się już od wielu, wielu lat. Mhm. Rzeczywiście wymaga ona kapitalnego remontu dachu i to jest sprawa, o której już było głośno wielokrotnie. Tak, księdza poprzednik, obecnie biskup Zieliński, robił akcję właśnie taką informacyjną, jak na razie, dotyczącą stanu dachu na Bazylice Mariackiej. Ksiądz już był tam na tym dachu, oglądał to? Na dachu nie byłem, ale ksiądz biskup Zbigniew przygotował nie tylko kampanię informacyjną, ale przygotował kompletną dokumentację, ekspertyzy pracowników Politechniki Gdańskiej oceniające konstrukcję, oceniające dach. I także jest materiał bardzo rzetelny, przygotowany do tego, aby można było aplikować teraz ośrodki na ratowanie tego dachu. A więc ta cicha praca, o której czasami my tak zapominamy, bo jest kampania, jest hasło, jest coś, ona została wykonana i chwała mu za to i rzeczywiście zmierzył się z tą taką bardzo konkretną pracą. Mhm. Doświadczenia w pozyskiwaniu tych pieniędzy, między innymi z Unii Europejskiej, ksiądz ma, no, wyniesione z Żukowa, tam chodziło o pracę konserwatorskie budynku kościoła i zespołu ponorbertańskiego w Żukowie, więc może dlatego taka decyzja księdza arcybiskupa? O decyzję, dlaczego ksiądz arcybiskup podjął, to trzeba jego zapytać. No ale doświadczenie jest. Myślę, że troszkę już w życiu wykonałem różnych działań i pewnie, że boję się, bo tu jest rozmiar ogromny. Ta bazylika, jaki to jest rozmiar? No to finansowy? Jest, no, trudno mi dzisiaj jeszcze mówić o pieniądzach, ale to są ogromne pieniądze. W ogóle bazylika jest bardzo duża. Kiedy wszedłem po raz pierwszy po długim czasie do bazyliki teraz, to tak naprawdę to w pokorze trzeba pochylić czoło i powiedzieć, Panie Boże, jacy my mali jesteśmy, a ta świątynia taka wielka. I jaka wielka to odpowiedzialność, aby rzeczywiście niczego nie zepsuć, a wprost przeciwnie, podkreślić te jej walory, uratować ją i przenieść dla następnych pokoleń. I to jest wielka sprawa. Caritas, Żukowo, teraz Bazylika Mariacka. Wielkie doświadczenie ksiądz ma, a 8 grudnia rozpocznie się w Kościele Katolickim Rok Miłosierdzia. Jak to miłosierdzie ksiądz rozumie w tym wymiarze zaproponowanym przez papieża Franciszka? Miłosierdzie, ono ma oczywiście swoje źródło w Jezusie Chrystusie, bo tak naprawdę to miłosierdzie, którego my doznajemy, ma promieniować na innych. I jeżeli człowiek sam nie dozna miłosierdzia, to trudno mu jest w ogóle to miłosierdzie nieść dalej. Czasami miłosierdzie w takim
filantropii będzie takim, no nie wiem, uspokajaniem siebie, a tu nie chodzi o to. Chrystus człowiekowi daje pokój, a ten pokój wynika tak naprawdę z tego, że człowiek w pokorze stanie i przyzna się, nie trzeba wielu słów. I wtedy ten pokój wstępuje. I to jest to miłosierdzie Boga, którego doświadcza człowiek. I człowiek bogaty w miłosierdzie potrafi iść do innych. Jeżeli komuś wiele wybaczono, to potrafi bardzo mocno ukochać. Tak powiedział Pan Jezus na kartach Ewangelii. I w związku z tym wydaje mi się, że chodzi o to, żebyśmy my po pierwsze stanęli przed Bogiem, tak sami przed Nim, a dwa, abyśmy od Niego uczyli się prawdziwego miłosierdzia. Bo my potrafimy być filantropami, potrafimy być ludźmi akcji, potrafimy śpieszyć daleko z pomocą, a czasami nie potrafimy, tak jak jadąc tutaj, kiedy słyszałem te sygnały na temat pomocy sąsiedzkiej, być tylko i wyłącznie wilkiem dla sąsiada, a mamy być tym dobrym człowiekiem, dobrym sąsiadem. Tylko co znaczy to prawdziwe miłosierdzie, o którym ksiądz mówił? Prawdziwe miłosierdzie znaczy postawa pełna miłości do drugiego człowieka. To nie znaczy, ja nie narzucam jemu swojej koncepcji życia, nie narzucam moich recept, ale chcę go zrozumieć, chcę go wysłuchać i chcę po prostu mu powiedzieć, że jestem z nim, niezależnie od tego, w jakim miejscu on jest. I że nie tylko ja jestem z nim, ale że Chrystus jest z nim i on potrafi mu spojrzeć inaczej na otaczający świat, na otaczających ludzi. I to jest właśnie to miłosierdzie. Aby ten rok jubileuszowy, pisze papież Franciszek, przeżyty w miłosierdziu, umożliwił spotkanie z tymi religiami oraz z innymi szlachetnymi tradycjami religijnymi. Niech sprawi, że staniemy się bardziej otwarci na dialog. Dialog jest podstawą tego miłosierdzia? Myślę, że tak naprawdę zawsze jest dialog. Najpierw dialog mój z Panem Bogiem, ale także dialog z drugim człowiekiem. Niezależnie od tego, czy on jest katolikiem, ewangelikiem, czy jest Żydem, czy jest muzułmaninem. Niezależnie. Mam rozmawiać z człowiekiem. Jeżeli chcę rozmawiać, a rozmowa to nie jest monolog, to nie jest narzucanie czegokolwiek, tylko to jest też słuchanie. Jeżeli spotykają się ludzie i chcą ze sobą porozmawiać, z tego rodzi się ta pierwsza płaszczyzna porozumienia, a później są tego owoce. A jakim jesteśmy społeczeństwem? Chętnym do dialogu, miłosierdzia, chętnym do miłości. My jesteśmy społeczeństwem, które uległo wspaniałej pokusie. I okazuje się, że proroctwo Jana Pawła II na Westerplatte naprawdę ma sens. I a co to za pokusa, której ulegliśmy? Chcemy coraz więcej mieć, a zapominamy o tym, że mamy coraz bardziej być. Bo wtedy, kiedy człowiek jest, to i nawet gdy ma, to jest dalej. A kiedy człowiek tylko ma, a zapomina, że są ci bliscy, te inne osoby, to wtedy rzeczywiście zatraca siebie. Odwrócenie wartości. Każdy ma swoje... Warto. Niedawno byłem na Westerplatte. Warto pójść i tam spojrzeć na ten piękny, monumentalny pomnik z napisem przypominającym słowa papieża. Gdzie papież rzeczywiście zwraca uwagę na istotę. Ktoś powie, a to gra słów. Być, mieć. Najpierw być i mieć. Bo jeżeli najpierw mam, a później chodzi o bycie... To się nie nadrobi tego. No dobrze, a jaka jest księdza diagnoza w takim razie dotycząca wysłuchiwania słów Franciszka? Była dyskusja przez wiele lat, czy słuchaliśmy, czy słyszeliśmy to, co mówi papież Jan Paweł II. W tej chwili zastanawiam się, czy słuchamy papieża Franciszka. Ile ksiądz zna inicjatyw parafialnych dotyczących przyjęcia uchodźców, dotyczących przyjęcia tych najbardziej potrzebujących? Oto papież Franciszek apeluje i co? Musimy sobie powiedzieć, że są dwie płaszczyzny. Wiara rodzi się ze słuchania. My możemy słuchać papieża, możemy słuchać rodziców, możemy słuchać swoich przełożonych, możemy ich wysłuchiwać. Nie zawsze potrafimy ich zrozumieć i te słowa zaakceptować, ale przychodzi taki moment, że ze słuchania w końcu coś się rodzi. I pewnie to każdy z nas zauważa, że po jakimś czasie przypominamy sobie słowa autorytetów, które nam coś powiedziały i zaczynamy inaczej myśleć. Być może to tak zwane dojrzewanie w tej glebie, naszej glebie, wymagało dłuższego czasu. Ja jestem przekonany, że pewne rzeczy i pewne słowa i pewne wskazówki, one zaowocują. My dzisiaj, kiedy stajemy wobec problemu uchodźcy, no to musimy spojrzeć, no to będzie to bardzo mocno akcentowane w czasie Bożego Narodzenia. No przecież Maryja z Józefem, oni byli w drodze. Ktoś ich nie przyjął, szukali miejsca, znaleźli to miejsce. Dobrze znamy ten opis biblijny. Potem byli w Egipcie, byli uchodźcami. Oczywiście, to wszystko jest dla nas jasne. Tylko z drugiej strony my musimy spojrzeć na to, że my jesteśmy cząstką nie tylko samą w sobie, ale jesteśmy cząstką zorganizowaną. Tworzymy społeczności, tworzymy kraje, tworzymy narody i mamy wszędzie swoich reprezentantów, bo żeśmy się umówili, że demokracja, w której żyjemy,
ona właśnie tak na tym polega. I skoro mamy swoich reprezentantów, powierzamy im pewne decyzje, to my mamy ich uwrażliwiać, aby oni w naszym imieniu stworzyli dobry system, płaszczyzny, na której my będziemy mogli spokojnie przyjąć tę rodzinę, która zostanie tu przysłana i otoczyć ją wsparciem w sposób, jakbyśmy to powiedzieli dzisiaj, taki dodatkowy, bo płaszczyznę stworzą dla nas ci, na których byśmy wybrali, którzy są głównymi decydentami. Nie możemy być tymi, którzy wprowadzają pewną anarchię. Jeżeli my wprowadzamy pewną płaszczyznę porozumienia, jakim jest dialog społeczny, jakim jest parlament, jakim jest układ władzy, to w tym momencie musimy zdecydować, niezależnie na kogo głosowałem, że prezydent, parlament, rząd, oni nas reprezentują, mają nasz mandat. Mój, pana i wszystkich różnie patrzących w tym kraju. Jeżeli oni w naszym imieniu podejmą decyzję, że zapraszamy taką, a nie inną grupę, to my mamy obowiązek, skoro rząd ich zaprosi, stworzy im płaszczyznę tą podstawową, warunki pomagające wejść w życie naszego społeczeństwa, to my możemy i powinniśmy z braterską pomocą im pośpieszyć z pomocą. Ksiądz mówi o takim czekaniu na decyzję rządu, parlamentu, że ile mamy osób przyjąć i wtedy podejmiemy działania. Panie redaktorze. Bo wydaje mi się, że łatwiej by było rządowi podejmować decyzję, gdyby był ruch w drugą stronę, kiedy byłoby zgłoszenie gotowości. Tak, jesteśmy gotowi przyjąć, mamy możliwości, chcemy. I wówczas rząd może powiedzieć, okej, nie 100, nie 1000, może 2000, może 5000, może 10 tysięcy uchodźców jesteśmy w stanie przyjąć, bo takie sygnały płyną od nas, nie wiem, z parafii, z gmin. Panie redaktorze, ja panu na to odpowiadam w prosty sposób. My już przyjmujemy te osoby. Dlaczego? Jeżeli pod kościołem każdej niedzieli są osoby z różnych stron świata, które przychodzą i żebrzą i proszą nas o pomoc, jeżeli napotykamy ich na ulicy, gdziekolwiek, to osoby żebrzące, skąd one przybyły, kim oni są? Jeżeli byśmy zrozumieli to w ten sposób, to są migranci, którzy przybyli z różnych powodów do naszego kraju i którzy u nas szukają wsparcia. Czy to jest do końca fair, uczciwe, czy o tym nie dyskutujemy, ale to są przybysze. I wobec tych przybyszów Polacy są bardzo otwarci. I to jest owoc, że nie przechodzimy obojętnie. Ale są otwarci, bo sobie żebrzą? Nie, są otwarci, bo dają. Nie patrząc na pewne rzeczy. I są otwarci autentycznie, jeżeli różne organizacje wołają o pomoc, pomagajmy. Teraz jest wigilijne dzieło pomocy dzieciom. 10%, jakbyśmy to powiedzieli, z tej świecy idzie na pomoc dla dzieci w Syrii. No to czy to nie są konkrety? To są konkrety. Ale niech pan nie oczekuje ode mnie, że ja tu będę głosem rewolucjonisty i powiem tak. Nieważne, co mówi pani premier, nieważne, co mówi pan prezydent, przyjmujmy wszystkich. Ja powiem inaczej. Żyjemy w kraju. Nie, ja myślałem o pewnej gotowości, o pewnym zgłoszeniu gotowości, że jesteśmy gotowi przyjąć. Tak jak papież Franciszek apelował, żeby każda parafia przyjęła przynajmniej jedną rodzinę. Ja odpowiadam na to, że przygotowanie do tej gotowości dokonuje się po pierwsze na płaszczyźnie bardzo delikatnej naszej świadomości, naszej duchowości. Duchowo wszyscy jesteśmy gotowi pomagać, bo taka jest nauka Kościoła katolickiego. Mamy być otwarci na bliźniego. Chrystus wielokrotnie powiedział, kto jest naszym bliźnim. Duchowo jesteśmy otwarci. Być może jeszcze mentalnie, żyjąc w takiej, a nie innej społeczności, w takim, a nie innym układzie politycznym, ekonomicznym, nie zawsze mamy jeszcze te warunki do końca przygotowane i potrzebujemy pewnego czasu. I myślę, że to zaowocuje. Kiedy będzie taka potrzeba, jestem przekonany, że polskie społeczeństwo, gdańskie społeczeństwo, my wszyscy staniemy na wysokości zadania. Tego życzę nam wszystkim. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.